Cześć, witam Was znowu i dzisiaj mam dla Was denko. Jak zwykle oczywiście jest czuć nie połowa miesiąca, a ja dopiero wrzucam denko, ale no... taki już mój urok. W każdym razie mam tego dość mało, więc mam nadzieję, że ten filmik nie będzie za długi. No i przechodząc do rzeczy, co zużyłam? No to pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, będzie peeling do ciała Tutti Frutti i to jest coś po prostu fenomenalnego. On co prawda ma tylko 120 ml, znaczy to się wydaje, że jest bardzo mało, ale jest naprawdę bardzo wydajny. To jest peeling dla osób, które bardzo lubią takie fajne, zdzierające małe drobinki i naprawdę super ekstra, bardzo go lubię, na pewno będę do niego wracać. Poza tym ma przepiękny zapach. Po prostu zjeść, bo można ma zapach takiego super sorbetu, nie wiem, jakiegoś z malinami, właśnie takimi, no, jeżyna i malina. No dokładnie taki sam zapach, jaki tutaj jest napisane, jest też w opakowaniu, także naprawdę super, mega polecam. I na pewno do niego wrócę. Następnymi rzeczami, w tym miesiącu już dużo perfum zużyłam, bo zużyłam te z Avonu i zużyłam moje Bruno Banani, które dostałam od taty. Także co do tych z Avonu, one mają przepiękną buteleczkę, jak widzicie, po prostu jest, albo nie widzicie, jest po prostu cudowna, jest słodziutka i samo opakowanie jest po prostu przegenialne. Niestety perfumy mi wietrzały, więc na długo mi nie wystarczyły, mimo tego, że flakonik jest piękny, no to drugi raz ich nie kupię. Zresztą są takie bardzo dziewczęce, bardzo leciutkie, na pewno nie będą wyczuwalne, takie... Typowo, nie wiem, szkoła, uczelnia, coś takiego. No minus ich był taki, że strasznie szybko mi wywietrzały same z siebie. Tutaj jest chyba 50 ml, czy coś w tym stylu. Tak, 50 ml. Zapach był naprawdę bardzo ładny, ale bardzo subtelny. Jeżeli ktoś lubi takie subtelne zapachy, to może sobie powąchać, bo naprawdę jest super. Ale niestety, no właśnie szybko mi wietrzały, więc no ponownie ich nie kupię. A Bruno Banani, to po prostu Bruno Banani, to są moje perfumy. Powiem Wam szczerze, iż w ogóle jego flakoniki są genialne. Mam chyba jego wszystkie perfumy, bo ciągle rodzice mi je kupują i są po prostu genialne, są słodziutkie, takie troszeczkę ciężkie, ale no po prostu, Jezu. No ja je uwielbiam, no coś niesamowitego, Bruno Banani robi perfumy specjalnie dla mnie, naprawdę uwielbiam wszystkie jego perfumy, rodzice mogą mi w ciemno je kupować i ja po prostu zawsze je zużyję. Tutaj akurat mam 20 ml, przepraszam bardzo, 20 ml, ale miałam też te różowe takie pod skosem, no nieważne. W każdym razie wszystkie perfumy Bruno Banani są przecudowne, bardzo długo się utrzymują na ciele, tudzież na ubraniach, cudownie pachną, no ale to kwestia gustu. No dla osób, które lubią takie fajne, cięższe zapachy, po prostu jest przegenialny. I starczył mi naprawdę na bardzo, bardzo długo. Trzy psiknięcia i cały dzień czujecie te perfumy na sobie naprawdę. Następną rzeczą, którą zużyłam, no to jak już jesteśmy przy zapachach, to może Wam pokażę, że zużyłam w końcu Champaka Blossom. Po prostu przepiękny zapach. Na pewno jeszcze wosk kupię. No, przecudowny jest. Teraz mi się pali jakiś halloweenowy, którego jeszcze nie spaliłam. W każdym razie, no po prostu przepiękny zapach. Kwiatki, oczywiście. To jest w ogóle, nie wiem, czy limitowanka, chyba nie, ale to jest zapach, który wyszedł w tym roku na serię Q1. Jest naprawdę przepiękny. Taki dla osób, które lubią kwiatowe zapachy, moja mama była nim zachwycona, bo po prostu, no, lubi takie kwiatowe zapachy. Co dalej? Może powiem Wam o maseczce Perfekty, która jest na twarz, szyję, dekolt, serotytaty. Aloesowy plus kwiat pomarańczy i ona jest głęboko nawilżająca dla cery odwodnionej i zmęczonej i powiem Wam, że ta maseczka jest genialna. Ja ją kupiłam już trzeci raz chyba, czy coś takiego. Naprawdę super nawilża. Wystarczy zostawić ją na 10, 15, 20 nawet minut. Ja zostawiałam ją naprawdę na bardzo długo, nawet na 20 minut. I powiem Wam, że po tej maseczce i po olejku żożoby z biochemii urody moja skóra po prostu... wydobrzała. Jest już troszeczkę lepiej, także powiem Wam, że grunt to nawilżanie naprawdę. Mało tego, chyba ją sprawię mojemu chłopakowi, bo ostatnio też jego buzia się bardzo mocno przesusza, a powiem Wam, że ja miałam na brodzie takie skórki, po prostu mogłam sobie je odrywać, no takie płaty skóry aż. I ta maseczka i olejek rzeżowa po prostu genialne. Nie wiem, no coś w niej jest takiego, że moja skóra bardzo ją lubi i nie lubię tylko tego efektu, znaczy efektu, ona później zostawia taki film na twarzy, więc od razu ja ją spłukuję całkiem, po prostu myję sobie buzię
kolejny raz. Ale nie ścieram jej wacikiem z tonikiem, bo denerwuje mnie to, bo mam wrażenie, że nie wiem, że mam taką grubą warstwę czegoś na buzi. Także tak sobie to robię i powiem wam, że na pewno kupię jeszcze raz. Kolejnymi rzeczami, to już dwie ostatnie rzeczy. A no to zużyłam mój sprayk z Fus Voila do stópek i powiem wam, że ma bardzo duszący zapach i raczej drugi raz go nie kupię. Starczy mi naprawdę na długo, bo to jest aż 200 ml, ale chyba... no nie wiem, na lato był super, no bo wiadomo, że odświeżyć sobie stópki od czasu do czasu, no to wręcz wskazane. No, ale powiem wam, że teraz, nie wiem, poczatuję na coś innego. I ostatnią rzeczą, jaką zużyłam, to był mój korektor z Matte Perfection z Rimmela i powiem wam tak. Oczywiście korektor był bardzo dobry do momentu, kiedy zaczął mi się kończyć, bo kiedy zaczął mi się kończyć, zaczął mi się zbierać w zmarszczkach. Kupiłam drugi oczywiście taki sam, miałam kolor 030 Classic Beige. Przesunę się tutaj troszeczkę, bo mi zaczyna już... o, walizka. Tak, jadę do domu. Bo tak, mój kolor to 030 Classic Beige i powiem wam, że kupiłam drugi, kiedy ten mi się skończył i to jest coś niesamowitego. Bo używam go bodajże 2 czy 3 tygodnie i on mi się już kończy. A ten miałam chyba przez 4 miesiące. Także no, coś niesamowitego, nie wiem co się dzieje i jak to się dzieje. No, korektor był super, teraz chyba przerzucę się na coś innego po prostu, bo no... no trochę mi szkoda tak wywalać pieniądze co 2-3 tygodnie, a on kosztuje coś koło 20 paru, 30 zł. Przestań dzwonić. Także no... nie wiem, przerzucę się chyba na coś innego. Zobaczę, jak mi się będzie coś innego sprawdzać. On był naprawdę super i ja często nakładam go moim koleżankom, tudzież komukolwiek, kto chce, żebym go umalowała, ale no, nie wiem, jakoś tak... mam mieszane uczucia. Tak. I to by było chyba na tyle. No, dziękuję wam serdecznie za uwagę. No i co? Do następnego filmiku.